Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam sadzenie i opowiem o uprawie wierzby na pniu Hakuro Nishiki. Zapraszam na film. Najpierw opowiem Wam, dlaczego w ogóle taki wybór, dlaczego drzewa na pniu. Mamy pewien problem, który musimy jakoś rozwiązać, a konkretnie to, że ta budowla, która za mną stoi, to nasz nowy, mały kurnik i jest taka sytuacja u nas, że dostęp do gniazd, który tutaj się za mną znajduje, jest akurat od strony południowej. Chcielibyśmy go jakoś przysłonić, tak żeby na jajka bezpośrednio nie świeciło tak mocno słońce, szczególnie w porze letniej. Tutaj po mojej prawej stronie są dęby i one przysłonią po południu to słońce, ale od rana będzie mocno świeciło właśnie na gniazda. Dlatego wymyśliliśmy sobie, że posadzimy jakieś małe, szczepione na pniu drzewka, krzewy, tak żeby właśnie to miejsce osłonić. Pokażę Wam na szybko ten kurnik. To jest kurnik naprawdę mały, kompaktowy. On pomieści do 4 kur. 4, jeśli będą miały kurki wybieg. U nas właśnie zrobiliśmy im taki, jak widzicie, wybieg z płotu panelowego. I będą miały od tyłu, tutaj mają wyjście, bo jest podwójne drzwi tutaj są. Tu jest dostęp do jaj, o którym właśnie mówiłam, na który bezpośrednio będzie świeciło słońce. A tutaj mamy podwójne drzwi. I podwójne nie tylko jeśli chodzi o to, że są tutaj podwójne, że można otworzyć tylko górę, ale także o to, o tu mamy drzwi i wychodzimy sobie tam na wybieg, wypuszczamy kurki, a kurki teraz siedzą do góry. Przyzwyczajają się do nowego miejsca. Na razie często siedzą na grzędzie. To są dwie kury z rasy włoska lawendowa. Do tej pary mamy zamiar dołożyć jeszcze dwie kury, bo mamy kurę i koguta i w ten sposób będą 4 sztuki. Ale wróćmy teraz do wierzby. Wierzba Hakuro Nishiki wypuszcza na wiosnę, jeszcze w stanie bezlistnym, takie kotki, które też stanowią ozdobę. Poza tym młode przyrosty mają różowo-biało-zielone liście. Dzięki temu jest bardzo atrakcyjna i popularna. Lubi stanowiska wilgotne, nie toleruje suszy i lubi również słońce. Wierzbę Hakuro szczepioną na pniu można sadzić nawet o odstępach około 2 metrów. Ja będę sadzić gęściej właśnie po to, żeby te korony szybko się złączyły i utworzyły cień tam, gdzie go potrzebuję. Ważnym zabiegiem w przypadku tej wierzby jest cięcie. Cięcie można przeprowadzać nawet 4-5 razy w sezonie, od wiosny do jesieni. Pobudza to rośnięcie rośliny, zagęszczanie się jej, no i widzimy atrakcyjne biało-różowe pędy. Ostatni raz zalecałabym ciąć we wrześniu, do końca września, tak żeby młode pędy zdążyły jeszcze zdrewnieć przed nadejściem zimy. Jeżeli poniżej miejsca szczepienia pojawią się jakieś odrosty, dobrze jest je uciąć po to, żebyśmy nie mieli żadnych takich dzikich pędów z podkładki, a jedynie naszą szlachetną odmianę u góry. W ostre zimy dobrze byłoby ją osłonić na przykład kapturem z agrowłókniny, szczególnie jeżeli tak jak u mnie nie będzie ona osłonięta od wiatrów. Najpierw posadzę, a potem pokażę Wam jak ją tnę. Najpierw wykopuję dołek, żyzną ziemię odkładam osobno, a piasek, który jest pod spodem, na drugą stronę. Następnie wysadzam drzewo z doniczki, delikatnie rozluźniam korzenie. Ma rosnąć dalej mniej więcej na wysokości, jakiej było w doniczce. I teraz będę sypała najpierw żyzną ziemię, a na górę ten piasek spod spodu. W trakcie sadzenia nie zapomnijcie o udeptywaniu ziemi dookoła. W przypadku tego krzewu można spokojnie, tego drzewka można spokojnie to robić. W przypadku magnolii na przykład absolutnie nie. I dobrze by było teraz po pierwszej warstwie podlać porządnie tę roślinę, zanim włożę warstwę piasku. Pamiętajcie również o odpowiednim pionizowaniu, bo się może okazać, że po prostu posadzicie kompletnie krzywo.
prowadząc, dobrze jest też uformować pod rośliną taką miskę, taki dołek, żeby woda mogła tutaj je zalegać i wsiąkać w bryłę korzeni. Świeżo posadzonej rośliny teraz na jesieni niczym nie nawożę. Zrobię to dopiero na wiosnę. Teraz najważniejsze jest to, żeby się dobrze ukorzeniła, żeby się przyjęła, a więc potrzebne jest jej tylko dużo wody. Przejdźmy teraz do przycinania. Moje egzemplarze zostały tylko wstępnie przeze mnie przycięte na potrzeby transportu. Jednak widać, że w tym sezonie drzewka nie miały regularnego cięcia. Mają długie, pojedyncze przerosty. Gdyby były cięte 3-4 razy, byłaby już uformowana niewielka koronka. Teraz na początku września będę je cięła po raz ostatni w tym roku i właściwie pierwszy. Tak długie pędy możemy mocno skrócić. Nie zależy nam, żeby wierzba teraz tutaj się rozkrzewiła i uformowała więcej gałęzi. Zależy nam, żeby zrobiła to od dołu i żeby od miejsca szczepienia zaczęła już być gęsta. Ja będę ją ciąć o 80-90% długości tego już przyciętego pędu. Te rośliny świetnie tolerują cięcie, nie musicie się więc tego bać. Kolejne cięcia będą już mniej radykalne, bo bardziej regularne. Późniejsze przyrosty będę skracać o 1/3 do 1/2 długości gałązki. Póki co tnę mocno. Teraz to będzie trochę dziwnie wyglądać. Ja na to mówię takie szczotki do czyszczenia, ale uwierzcie mi, że w przyszłym sezonie ona już otworzy ładną koronkę i będzie wyglądała zupełnie proporcjonalnie. Zobaczcie, gdyby te przyrosty roczne, które tutaj były, one miały około długości metra, były rozłożone na kilka cięć, ta koronka byłaby już całkiem spora. Także myślę, że jeden sezon jej wystarczy na to, żeby wyglądać już całkiem normalnie i fajnie. Teraz zaczyna się bardzo dobry czas na to, żeby sadzić rośliny, te na gołym korzeniu również, te w donicach oczywiście też, też na podział bylin. Jeżeli tego potrzebujecie, jeżeli macie ochotę coś zmienić w ogrodzie, to zachęcam do tego właśnie teraz, na początku jesieni i w ogóle jesienią aż do mrozów. Ja dzisiaj się z Wami już żegnam, dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał i zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w następnym filmie, cześć!